Radio Z. Świat według blondynki. Zaprasza Beata Pawlikowska. Apache mieszkali na Dzikim Zachodzie, czyli na południowym zachodzie Ameryki, tam gdzie dzisiaj są stany Arizona, Nowy Meksyk, Teksas i Colorado, czyli tam, gdzie wcale niełatwo było żyć, dlatego że to są okolice wysokich gór i kanionów i dolin i pustyń i tam są też wielkie prerie, po których biegały bizony. Słynny wódz Geronimo był Apachem i Winnetou też był Apachem. Jest też słynny aktor z plemienia Apachów, Jay Tavare, który grał m.in. w filmie Wzgórze Nadziei. Świetny film, zresztą jeszcze dzisiaj myślę, że do niego wrócę. A teraz dokończę przysłowie, które wystąpiło w Zagadce. To było przysłowie Apaczów, które brzmiało tak. Dusza nie miałaby wszystkich kolorów tęczy, gdyby oko nie miało łez. Czyli chodzi o to, że w pełni żyje tylko ten, kto doświadcza wszystkich swoich emocji. Czasem nawet nie boi się płakać, dlatego że wiadomo, że jeżeli dusisz w sobie emocje albo nie jesteś w stanie przyznać się do nich przed samym sobą, no to tworzysz pewną iluzję, że jest inaczej niż w rzeczywistości, bo nawet jeżeli nie przyznasz się przed samym sobą, na przykład do tego, że najbardziej w świecie boisz się samotności albo braku akceptacji, to wcale nie znaczy, że ten strach zniknie, tylko wprost przeciwnie. On nie zniknie, tyle że głęboko ukryty zacznie w zupełnie niezauważalny sposób rządzić twoim zachowaniem i dlatego właśnie lepiej jest mieć odwagę, żeby przyznać się czasami do swoich słabości, czyli do swoich prawdziwych uczuć, dlatego że tylko wtedy, kiedy jesteś świadomy tego, co naprawdę czujesz, to możesz spróbować w taki sposób zmienić swój sposób myślenia, żeby te uczucia znikły. No i o to właśnie chodzi w tym przysłowiu. Dusza nie miałaby wszystkich kolorów tęczy, gdyby oko nie miało łez. Czyli chodzi o to, żeby mieć uczucia, czyli nie bać się uczuć i emocji i pozwolić sobie czuć to, co się naprawdę czuje. No i wtedy, jeżeli zdarzą się w tym jakieś złe, destrukcyjne emocje, to starać się być lepszym człowiekiem i zamieniać te złe emocje na pozytywne.